Jak tu jechać? Lewo. Nie tu, tu! No mówisz w lewo. No masz prawo. No dobra, to prosto. Nie to lewo. A my się już przywitaliśmy? Możemy się przywitać. Dzień dobry, cześć i czołem. A mnie nie widać, dzień dobry. Widać, z mojej kamery. Aha, ja dobra. Cię kręcę. Dobra. Dzień dobry, cześć i czołem, ze studia bardzo ekologicznego. Bardzo ekologicznego. Podoba się dla mnie. No dla mnie nie wiem, czy się będzie podobać. Nie ma dzisiaj Kamila z nami. Oj. Chyba wiedział, co się święci. Ja dostałem za to plecak ciężki Felicjana. A poznaj się z czym ja na co dzień muszę się wozić. A ty elektrykiem jedziesz. Wozić. Nie wiem, czy mówić, ale... A co chcesz mówić? Nie będzie to rzetelny test takich rowerów generalnie, bo... Ja wypraszam sobie. No może ja, ty się wypowiesz. Ja już przetestuję je. Pora na prawdziwy test w terenie CISQ T8. Jego większy brat, Colossus, jest bardzo zwrotny i agresywny. Również podobnie jak ten, który ma dużo mniej skoku, ma tylko 140. Również jest agresywny i bardzo zwrotny. Krótki mostek na pewno temu się przykłada, ale na chłopeczkach bardzo przyjemnie się zachowuje. O, pełna kontrola, masa niższa, dużo niższa od swojego większego brata. Bo ja generalnie, chociaż mógłbym powiedzieć, tak jak większość Polaków, nie znam się, ja się wypowiem, ale to te rowery to nie jest moja bajka, tak naprawdę. No i zacznijmy dziś od mojego Poligeon, prawie Francuza. Prawie z Indonezji. Który, ile ma skoku? 140. 140. I mówisz... Ale co jest dziwne, bo jak ja tam wyczytałem, jeżeli wsadzisz tam koła 27,5, to możesz zrobić 150. Z tyłu, tak. Z przodu też można powiększyć skok, tak? No, Foxy na to pozwalają. Tylko do czego to jest rower i dla kogo to jest rower? No właśnie, nie ogarniam tych kategorii tak naprawdę, bo to co, freeride'ówka? Jak to nazwać? Nie. Szczerze? Tu, lewo! Tu. Ty chyba oszalały. Chodź, tutaj nasze trasy są. Widzisz? Jak nie wiesz, to nie trafisz. It's your secret spot, right? Tak, to jest All Mountain. Współczesne. O Jezu. Czyli to nie jest enduro, za mało. Ale kiedyś na takich jeździli na enduro. Zgadza się. Na XC też jeździli na sztywnych, a teraz patrz, że... No tak, na full. Zdecydowana większość hule. Ty chyba chory. To dopiero pierwszy podjazd. No i ten rower będzie lżejszy od twojego. Ty jedziesz na prawdziwym enduro. O Jezu. No na elektryku to jakoś łatwiej idzie, wiesz? Oj. Nóżka mi się uśliznęła z pedała. I podjechał. Nie dałem rady, nie. Ale mocny. To jest rower tylko do jazdy w dół. Nie. Patrz, ile masz blatów z tyłu. Jakoś elektrykiem tu łatwiej się podjeżdża, wiesz? To się... Dawaj, podjeżdżaj. Nie. No i... Jak widać, 140 skoków, nie dość, że będzie lżejszy od roweru enduro. Oj, to jeszcze zdecydowanie więcej podjedzie. No, chyba no ale tak... zawodnik też jest inny na nim, lżejszy. Po człowieku, ale bez kondycji. Jak widać, da się podjechać, trochę wolno kolega podprowadza. Weź mnie, denerwuj. Mam plecy mokre. I też czuję, że głowa przecieka. Ale daj spokój. Chciałem przypomnieć YouTube-widzom, że niosę twój plecak. Jestem ci za to wdzięczny, ale wiesz, to materiał o tym rowerze i można teraz zobaczyć, jak on podjeżdża. To dzięki mnie. I mam wrażenie, że trochę już blaty się skończyły. No. Ale jeszcze walczę. Na pewno siedełko muszę inaczej ustawić. Hop. O, tu chodź na łączkę. O. Ojej, z jakiej ty krainy pocztówki wyciągnąłeś? Nie wiem, ja już wyciągam jak leci, powiem ci. Jak leci? To powiedz, no. Ile pocztówek masz. Dzisiaj mamy... przywitać się musimy. Jeszcze raz. Ojej. Mamy dzisiaj
trzy pocztówki, poczekaj. To może się przywitajmy najpierw. No to przywitajmy się najpierw. Cześć i czołem. Pluski z Rosałem. Z bardzo ekologicznego studia, podoba się dla mnie. Dzisiaj... Nie Kamil i Felicjan, operator, montażysta, dźwiękowiec. I dzisiaj tak naprawdę on będzie testował rower. Nawet dwa, ale to potem będzie drugi, w drugim filmie. Więc wziąłem go, ale kazał mi plecak wiesiąc. Kto to kogo wziął? Ja cię Dobra. Przeprowadziłem w miejsce, gdzie bardzo nie chciałeś. W Szczawnicach, ja byłem tam. Serdeczne pozdrowienia dla Kamila, nie Kamila i Felicjana z trasy Velo Dunajec. Velo Torsztyn to wyzwanie dla płasko coś przesyłają. Janek, Sylwia z Warszawy. Lago di Garda, o tam pizka i tiramisku. Pozdrowienia ze słonecznej Italii dla Kamila, nie Kamila, Felcika, całej ekipy Sprint Rower oraz ligrenowych zawodników przesyła P. Dawidejt z rodziną. Przyjechałem tu specjalnie, aby wysłać wam pocztówkę blisko, bo urlop krótki. I tu jest takie coś, otwierana pocztówka. Droga ekipo, pozdrawiamy ze styku trzech krajów, stolicy Nart i Fundi oraz europejskich przyłęczy, które wjechaliśmy słynny podjazdem 32 km na tajemniczy Don Pedro i cicha wielbiciela, nie Kamila. Nieźle, a to z Chamonix, nieźle. Pocztówki nie idą według kolejności przychodzenia, powiem wam. Więc mamy około 40, dzisiaj była też pani, powiedziała, bo dzisiaj to jest jutro już. Pani powiedziała, że ciężko jest ogólnie pocztówkę kupić teraz, bo jest moda na zdjęcia i na magnesy. Pamiętajcie, zawsze można magnesy wysłać, nie muszą to być koniecznie pocztówki. Dokładnie. Jak już nie ma, to trudno. Nie szukajcie za wszelką cenę. Dobra, co my tu mamy? Mamy Polygon CSQ T8. No mów, czy coś chcesz powiedzieć, czy ja chcę coś powiedzieć. Zacznijmy od ramy. Rama. Rama jest aluminiowa. To jest rower, jak już wspomnieliśmy, Almontain, to nie jest enduro. Ja to powiem, gubię ci się w tych Almontain. Teraz dowiedziałem się, jest enduro i hard enduro. Tak, bo możesz hard jeździć albo soft jeździć. Czyli tak. To, tutaj masz patrz. W filmach dla dorosłych. To masz tutaj blokadę skoku. Jak zablokujesz amortyzatory, to co masz? To masz hard Almontain. Hard i soft. To w tym kierunku widzę idzie. Słuchaj, on ma skoku tak jak mówiliśmy, chyba już tam podjeżdżaliśmy, 140 na 140. Powiem wam tak, on stoi na dwóch Foxanach. A to zaraz. Najpierw no dobra. Od ramy. Chcę zacząć od ramy, bo to nie jest, jak wspomniałem, już enduro takie typowe, gdzie T9, na którym miałem, tylko to nie był CSQ, a tam był Colossus. Colossus, tak. Tak jest. Tam zawieszenie całe wygląda zupełnie... O, uciekaj, pajączku. Zupełnie inaczej. Jest dużo bardziej złożone. Chyba wiem, wygląda pamiętasz. W tym Colossusie zawieszenie takie bardziej nowoczesne. Tam chyba damper tutaj był, co? To znaczy nie. Damper też podobnie, tylko ja mówię o tutaj. Całe zawieszenie. Cały ten, no. Tam jest dużo więcej linków. Tam jest dużo więcej serwisowania, ból, wymiany łożysk przy serwisowaniu i tak dalej. Też będzie przez to inaczej się zachowywał damper. Inaczej będzie rower pracował. Tutaj mamy dużo bardziej klasyczne zawieszenie, tak? Które, no, jak widać, jest sprawdzone. Tutaj nie ma co przekombinowywać. To będzie też lżejsze rozwiązanie na pewno, bo jest mniej linków, więc będzie mniej, lżej. I tańszy w eksploatacji troszkę będzie ten rower. No, przez serwisowanie, tak. Najfajniejsze jest to, że on stoi na napędzie jeden bieg z przodu i 12 biegów z tyłu. I to jest bardzo duży blat z tyłu, bo największa zębatka... Tak, 51, on dokładnie. Powinien być. Tu widzę, kaseta Sunrace'a jest włożona, nie wiem dlaczego. Jak to dlaczego? Żeby bo było chyba, słonecznie. Ale nie, no słoneczny wyjście, ja to mam ściągę sobie na kartce, to mój tablet. I powiem wam, że on powinien mieć kasetę w rozpiętości 10,51. Czasami zdarza się tak, że fabryka nie ma po prostu i wkłada to, co ma. Ale on kasetę Sunrace'a i tu nie wygląda mi na dziesiątkę. Ale no Sunrace według mnie wcale gorzej od Shimano. Nie, powiem wam, aby to w dół zjeżdżało tak naprawdę. Mówisz co, to jest rower do jazdy bardziej w dół? No moim, ja zdaniem nie tak. No. Widziałeś, że nawet ja bez kondycji kompletnie dam radę na nim podjechać, kiedy ty podprowadzałeś swoją nic bestię. Nic nie mów. Na plus na pewno tego roweru to tak, dwa Foxany, to tak. Co wspomniałem. Oba mają blokadę skoku. Można zamknąć, żeby to nie żeby nie bujało, nam, co? Tak, na firm rzucić. Na duży plus, moim zdaniem... To nie są topowe Foxany, tutaj nie ma co się oszukiwać. No nie, Fox nie jest równy Foxowi. No nie, ale nie, ten Fox na pewno będzie lepiej działał od... Suntura. Suntura, niektórych RockShocków niższych, tak. Fox to jest klasa. No, przy Foxie niestety też trzeba się liczyć z częstszym serwisowaniem. No, Foxy się z tego charakteryzują, że mają fajną pracę, ale niestety czas serwisu jest krótszy niż konkurencyjnych marek. Interwał serwisowy. Interwał serwisowy. Też trzeba powiedzieć, że to są powietrzne amortyzatory. Tutaj nie masz sprężyny, to nie, będzie nie, lżejsze. To będzie lżejsze, fajnie czulsze pracowało. I lepiej pracować I będzie. I też możesz sobie podpompować pod swoją masę, pod twój styl jazdy, więc to też jest prostsze w regulacji, powiedzmy sobie szczerze. Tak. Tu jedyna rzecz, która mi wpadła w oko, chociaż
czy może nie znam aż tak na tym, że tu nie ma żadnej regulacji zawieszenia, takie w tych minolinki, przestawianie geometrii. Tak. To jest zwykły, prosty full. Tak. Do upalania w dół, tak 2,9 naprawdę. 2,9 na 2,9. 2,9 na 2,9 na plus, moim zdaniem. A to zaraz zatrzymaj, jak zjedziesz. Hamulce, tak. Zatrzymajki, bo to są Tektro Drion 4, czyli czterotłoczkowe. Tak, to są czterotłoczkowe Tektro, ale nigdy mi się Tektro nie sprawdziły. Naprawdę? Nie. Zawsze miałem wrażenie, że nawet średnie półki Shimano będą lepsze niż Tektro. Może nie dotarłem nigdy Tektro, może nie, za mało jeździłem, ale jakoś wolałbym średniej nawet półki Shimano niż Tektro. Na plus opony moim zdaniem, Schwalbe, Hans Dampfy. Tak, niemiecka myśl technologiczna, Schwalbe. Tylko to też nie jest gruba ścianka, to nie jest do upalania w bardzo ekstremalnych warunkach. One mają być w miarę lekkie, tak, bo to jest rower, który ma podjechać. I to nie są takie lekkie, jak myślisz, że ich chcesz sobie podjedziesz. Nie, nie, nie. Czyli nie waży 700 gramów. No, na pewno nie. Mają bieżnik, który pozwoli ci wmielić się, zmienić las, podjechać pod górki po nie tylko szutrach, ale i trudniejszych warunkach. Oczywiście myk-myk to jest standard już w tych rowerach generalnie. Bez tego widzę już te myk-myki. I popatrz, że. To wchodzi coraz niżej, do niższych kategorii, do graveli i do cross country już tak popatrz, naprawdę. Popatrz, że XC... Myk-myki. Dokładnie, myk-myki. XC kradnie myk-myki. XC kradnie guardy na łańcuchu. Guardy, XC właśnie. Kradnie to, że jeden blat z przodu. No wszystko, patrz, to w którą stronę? Kiedyś z XC się wywodziły grawitacyjne rowery, a teraz wraca w drugą stronę. Blokady skoku, tutaj ja to się dziwię XC, akurat. Tak, i ja się akurat dziwię tutaj, że w tym rowerze, nie, w tym rowerze jeszcze może, no dobra, może być blokada skoku. Ale on jest teraz na fajnej promocji, bo on chyba z 13 tysięcy na 9 jest przeceniony. To jest... Więc to jest fajny rower w tej kwocie, tak, tak naprawdę. Bo tutaj zarówno, jak mówiłeś, najważniejsze rzeczy, czyli rama, tutaj nie mam zarzutów do tej ramy, bo myślę, że tu dwa Foxany robią roboty, bo jakbyś tu wsadził dwa Suntury, to by do nie tego jechało dążyć, tak naprawdę. Że Foxy to jest kolejny duży plus, no niestety tutaj hamulce... Zaraz zobaczymy, jak pojedziesz, bo powiem wam szczerze, ja nie będę jechał tym rowerem w dół. Ach, nie, no raz jedziesz tutaj o takie bandy, tutaj zakręty. Ja już raz tu kiedyś jechałem, ci chcę przypomnieć. Nie sprawdzam się na takiej trasie grawitacyjnej, bo masa ciągnie w dół cholernie. No to dobrze, to przyspieszasz. Nie, wtedy. Ja myślę, że ja cię puszczę w dół i ja tu będę pilnował rzeczy. Tutaj jeszcze można dopowiedzieć, że osprzęt jak mostek czy kierownica oczywiście od poligonowskich marek, podobnie jak koła i piasty. To tak, NTT, ale sztyca jest na myk-myku, to jest Transix, chyba jeden z większych producentów sztyc tak naprawdę. Na koła nie ma co liczyć, że to będzie jakieś lekkie rozwiązanie, dobrze się toczyło, bo no niestety gdzieś koszta muszą. No ale widzisz, lekkie. Jak ja chciał taki rower, to ja nie oczekuję, żeby to było lekkie, a wytrzymałe. Dokładnie. Tutaj wytrzymałość jest ważniejsza od niskiej masy, a też dużo zaletą są te pedały. Ugniatacze. Przepraszam, te ugniatacze mocne. Bo zaraz mocne. Powiedzą, że wiesz. Aluminiowe z pinami wymiennymi, więc nawet jeżeli się zużyją, czy no, o kamyczek się zetrą, ułamią, to można to spokojnie wymienić. Najważniejsze są w zestawie. Tak. I to też jest kolejny bonus, że to jest rower gotowy do jazdy. Wsiadasz, serwisant tak. Po zakupie pompuje ci pod twoją masę rower i można już od razu nim śmigać po lesie. Tak, tylko pamiętajcie, każdy rower, czy tej klasy, czy klasy niższej, wyższej, musi stać w serwisie. Czym droższy rower, moim zdaniem częstsze interwały trzeba robić serwisowe. No coś za coś. Siodło, no nie powiem, żeby było najwygodniejsze, no ale to już kwestia indywidualna. A tu i tak wyjeździcie tak naprawdę bez składki, tak? Nie, no ja jeżdżę z wkładką, no inaczej, enduro z wkładką, ale mountain tym bardziej z wkładką. Ale wy macie zawsze cienkie wkładki, chyba ale... że włożyć grubą lajkrę, lajkrę z grubą wkładką. Nie, no chodzi o to, że no, siodło pod każdemu indywidualnie, tak? Może no to mi kwestia akurat, doboru. Dokładnie, no to wiem, że trochę pod innym kątem bym musiał sobie je ustawić. Gripy, nie wiem czy ma całość. To są gripy poligona. Fajne, twoim zdaniem? Co, ja nie wiem, bo nie ja ten... nie jeżdżę na takich gripach. Czekaj, komara strzela. Au! Ja nie jeżdżę na takich gripach, powiem więc ci, dla mnie ja nie lubię takich ja gripów. Ja do swojego roweru na literkę S wrzuciłem gripy z poligona. Bo naprawdę mi przyjemnie gripy poligona no się sprawdzają. No jak tak twierdzisz, ja wolę oczywiście silikon. Przykręcane. No wy lubicie przykręcane, ja lubię muszą silikon. Się trzymać, nie mogą się poślizgnąć. No. Tutaj poślizg przy lądowaniu, przy jakichś niebezpiecznych grawitacyjnych akrobacjach może być śmiertelny. Dużą wadą, no. Nie wiem czy widziałeś, jak jest poprowadzone. No kabel jest na, idzie tak. Na zewnątrz, tak? Tak? I czemu myślisz, że to wada? No temu, że nie gdzieś może szarpnąć. No przy grawitacyjnych tym a bardziej. A jak byś to zrobił coś... inaczej?
No tutaj, tutaj wpuścić na przykład. A, tu dziurę zrobić no, i tam wypuścić. No ale to z jednej strony masz, nie musisz już tam kabla przepychać, jak coś się stanie. Zwróć uwagę, że tutaj też jest niesymetryczny tylny trójkąt, asymetryczny, no, 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 przepraszam, tak to się no. określa. Przez to rower jest sztywniejszy. No, to jest rama aluminiowa, o czym nie wspominaliśmy. No w tej klasie cenowej to myślę, to że zawsze będzie standardowy. Aluminiowa chyba i ciężko karbon znaleźć w tej cenie. No, to chyba niemożliwe tak. jest, żeby nie, znaleźć w tej taką... cenie myślę, że chyba, że jakiś mocny Chińczyk. Aluminium, ale aluminium w tej półce cenowej, w tej klasie myślę, że całkowicie wystarczy. On będzie sztywniej, on będzie bardziej wytrzymały, tak? Nie ma to co, ja chyba, chyba to wszystko o tym rowerze tak naprawdę. A, tarcze jeszcze miałem powiedzieć, jakie są. 180 na 100. Nie, 160. Ja nigdy powiem ci... Nie, czekaj. Nigdy się nie przyglądam, ale tu chcę sprawdzić. Chcesz, to zerknij w ściągawkę właśnie swoją. Patrzę w ściągawkę, tam tak. Ale dla mnie to jest 180 na 180. No, mogłoby, można tak naprawdę adapter tu wstawić i wstawić 203 do przodu. I niespodzianka. No. Tarcza Shimano. No, co jest na plus generalnie, a nie jakiś no to później. Zamiennik. To tak co, Felcik, troszkę już pogadaliśmy. Tutaj ja mówię, się nie jestem, dlatego ciebie wziąłem do lasu. Kamil się wymiksował, może przestraszył się tych rowerów tak naprawdę. Takie straszne. Zresztą w duchu, a lepiej jeździ ode mnie. To co, ja myślę, że nakładaj kask. I z górki. A ja tu będę pilnował rzeczy po prostu, obozu. Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, dzwonki, lajki, suby, kupcie smary, skarpety, czapki, płyny do mycia, kawę, skarpety. Bidony, kupcie wszystko. Wszystko. No i co, Felcik, ty tu nie przeciągaj, tylko nakładaj kask i ciśniesz w dół. Bajo! Baj. Sprawdźmy, jak to tyrka. A, tyrkanie, tak? Ważenie będzie potem. Daj, ja za tym. Ja tak podniosę. No, o, profesjonalnie. O, nie w tą stronę. Tyrka, no. Jak tyrka, tam 4 litr nie urywa. Szału nie ma. Jak ty pojedziesz z kamerą? Jak to jak? Do dołu. Ale nagrywa się jeszcze, nie? Tak. Kolor jest ładny tego roweru. On tak. występuje w drugim jeszcze w fiolecie. Malowanie te poligonowskie z tymi wypustkami, takimi plamkami w słońcu mieniącymi się. Ładnie to wygląda, powiem ci. I właśnie o to chodzi, że on wizualnie naprawdę nie odbiega od droższej konkurencji. Od reszty świata tak naprawdę. Bandy. Nie, on jest korzystnie złożony. Gdzie zobaczyć? Ja nic nie chcę patrzeć, ja tu będę czekał. W razie czego by policja przyszła, straż jakaś leśna, wiejska, graniczna i cokolwiek. Więc myk do dołu. No to co? Czekam! Powodzenia! Bajo! Good luck! Ale mam wrażenie, że naprawdę jest krótki. 29 cali pozwala dobrze łykać przeszkody. No dobra, powiedz, bo ja ci dałem M-kę, nie? Na S-ce lepiej byś się czuł? Nie. No jak widać, da się podjechać. Jak widać, a ja nie mam kondycji. O Jezu. No myślę, że jest tu prawidłowy ten stawiony napęd, bo to jest koronka 30 chyba z przodu, a z tyłu jest 51. Dobra, to lecisz w dół jeszcze raz. O Jezu. A ja tu czekam. Ale jest wilgotno. Chcesz szybciej zjechać? Dam ci plecak na plecy. Spróbujmy skoczyć. Nie, to dobrą nogę masz, bo tu jest koronka 32. Męska. Męska już tak naprawdę. Ale krótki mostek. No to fajny. Czy to nie jest fajny? Na wstępce XC, w sensie Hala Mountain, tak? Ale krótki mostek jest niemiłosiernie krótki. No przez to jest nerwowy, nie? Tak. O, dobrze powiedziane, nerwowy. Ale zwrotny. Mogę sobie wyciągnąć kierownicę. Podskoczyć? Powiem wam, nie ogarniam tej dyscypliny, co oni tutaj robią. No i obstawiasz, ile rower Al Mountain? No, poligon nie słynie z tego, żeby był super lekki. No ale tutaj masz... No nie, to jest rozmiar MK. No właśnie, no to obstaw ile? 29 koła, dwa przypomnę. Chciałbym, że powiesz 29 kilo. Nie, no bez przesady. Zniżyłeś siodło, dzięki czemu będzie lżejszy na pewno, tak? Tak, tak, tak. No. O, ojej. 16, o kilogram prawie. 16,50. Myślałem, że będzie... 16,500. Myślałem, że będzie tak bliżej 14. A tu 17. No to niestety poligon nie odskoczył od swoich ciężkich mas. Tutaj ale widzisz, swoje. W tym
szaleństwie może być metoda. Myślę, że wytrzymało się z tym szaleństwem. Coś za coś. Właśnie. Ten rower wytrzyma, myślę, że więcej niż alternatywne, super lekkie konkurencji. No tylko, no nie wiem, nie wiem. A tak no naprawdę... na pewno też cena tutaj, tak? W granicach około 10 tysięcy. Tak, bo za tą cenę Foxach, powiem ci, tak. Nie kupisz nic no tak nie. Naprawdę taka sensownego. Prawda. A pracuje fajnie ten rower. No. Jakiś piękny rower masz na zdjęciu, opowiedz kolego. Piękniusiu, mam Siskiu T8 Polygon. Nie wiem, czy podoba dla mnie, to nie moja bajka. Gdzie byś go powiesił? Tak, bardziej po lewej niż po prawej. Ale tu nie, tutaj, nie? No nie? Tak, no. On jest... Sąsiad go nie ukradnie, jest cholernie ciężki. Fajnie jeździ, ale na ciężki, tą klasę... nie ukradnie go. Tak, waga, no. Waga jest cięższa niż lżejsza. No, bajo. Dobra, pa.